Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym w tej chwili pomówić o zasilaniu urządzeń IoT. Część z Was spotkała się już być może z tą elektroniczną etykietą, którą można spotkać w supermarketach. Potrafi zmieniać swoją treść w zależności od potrzeb i komunikuje się radiowo. Tutaj mamy płytkę ewaluacyjną. Być może część z Was jest projektantami, którzy tworzą swoje własne rozwiązanie oparte na mikroprocesorze. A tu przykład urządzenia komunikującego się w paśmie GSM. Jest to telefon komórkowy. Każde z tych rozwiązań wymaga innego podejścia do zasilania. Okazuje się, że paluszki to wcale nie najoptymalniejsza forma. Musimy zastanowić się zatem, jaki jest profil prądowy urządzenia IoT, które chcemy zasilać. A potem będziemy mogli dobrać odpowiednią baterię specjalizowaną z portfolio firmy JM Electronic. Być może wysoki pobór mocy kłoni nas do wyboru zasilania przetwornicą. Jeśli tak, możemy wybrać przetwornicę gotową lub też skonstruować własny zasilacz, wykorzystując transformator impulsowy. O rozwiązaniach układów zasilania urządzeń IoT będę mówił 17 października 2019 roku na Evertic Expo w Krakowie. Chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do zapisów na to wydarzenie. Jest ono bezpłatne, ale ilość miejsc jest limitowana. Do zobaczenia w Krakowie.